Najman, Wondraczkowa na jednej scenie. Wtedy być może nieświadomie, dzisiaj pewnie by tego nie zrobił. Mateusz Borek. Bąbel musi zrobić coś z tą wagą. To jest nadciśnienie. To są choroby serca. Witam Państwa bardzo serdecznie. Posłuchajcie, to jest dla mnie bardzo ważny moment, bo ja jestem pierwszy raz w życiu w Szczecinie. I nie sądziłem, że dopiero w tym wieku przyjdzie mi tutaj przyjechać, ale że w tak miłych okolicznościach, tego się nie spodziewałem. Zostałem tutaj zaproszony przez Janusza Jarzynę ze Szczecina. Krzysztofa, tak? Akurat to był Janusz. I i chodziło o to, abym zapoznał się i z tym pięknym miejscem, ale że dostałem również propozycję, aby odbyć tutaj swój pierwszy koncert, co było dla mnie zupełnie w pierwszej chwili pomysłem absurdalnym, bo ja oczywiście nagrałem 4 takie muzyczne kawałki, albo nawet 5. Przyjąłem tą propozycję i tak jak już wspomniałem, w czerwcu odbędzie się w Szczecinie, nie konkretnie w klubie Sorrento, ale w Szczecinie odbędzie się mój pierwszy koncert i sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Ja mam do Pana takie pytanie o wagę, bo z kolegą założyliśmy się, jak Pan powiedział, że będzie to 105 kilo, 100 zł. Więc pytanie, czy tylko jest... Tylko nie mów mi, że Ty powiedziałeś, że będzie 105. No niestety powiedziałem. Kurczę, słuchaj, dobra, no to... Bardziej 105 czy 120? Nie, no 120 to już nie ma, jest 114. A właśnie mogę tego dopowiedzieć, bo 2 tygodnie temu wstałe Pana Instagrama zdjęcie, że jest 112, a na konferencji było już 114. Jak to jest możliwe? Jest to możliwe, ponieważ no, też troszeczkę treningu siłowego takiego wzmacniającego robię i to jest, ale widzę, że trenujesz, widzę, wiesz, o co chodzi, więc wiesz, że czasem można mieć dużo lepszy wygląd, ale tak, mimo wszystko ważyć troszkę więcej, no bo to jest ta jakość, tak, inna. Więc u mnie faktycznie był już moment 112, jest dzisiaj 114, ale no powiem Ci, zmobilizowałeś mnie, zrobię wszystko. Cieszę się bardzo. Żebyś tego zakładu nie przegrał, mam jeszcze ponad 2 tygodnie, więc to się może udać. Jeszcze 110 będzie spokojnie. Znaczy, no, ale to Ty wtedy i tak stówkę przegrasz. Znaczy 110, ja chciałem 108, już ostatnio. 103 było najpierw. Tak mówiłem? Tak. Mam nadzieję, że to, ale to z motyką na słodzie się porywałem. Widzisz, no ale to trzeba, ale trzeba daleko mierzyć, żeby daleko zajść, no. Trzymam kciuki. Bardzo się cieszę i ja zrobię wszystko, żebyś tego zakładu nie przegrał. Co Pan zrobi w przypadku kolejnej przegranej z Jeźwiakiem? Kurde. Lepiej w ogóle nawet takich pytań nie zadawać, żeby tego nie przyciągać. Nie, wiesz co, nie wiem, no, bardzo byłbym zawiedziony, bardzo, więc ja w ogóle nawet nie chcę o tym myśleć. Chcę Ci odpowiedzieć, ale nawet nie chcę sobie w głowie tego zostawiać. Jeżeli doszłoby do walki z Bąblem, jaki byłby jej przebieg? Oraz oczywiście, kto by wygrał? Nie, muszę Cię zapewnić, że już 20 marca, jeżeli Bąbel dotrzyma słowa i przyjedzie na ten taki sparring, bo on nie chce na żadnej oficjalnej gali się ze mną konfrontować. Jak to mówił, nie chce dać mi zarobić. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Jeżeli Bąbel myśli, że ja dlatego przyjąłem tą jego propozycję walki, bo tutaj też od razu muszę zaznaczyć. Bo tam gdzieś ten Wardęga, ten co go ostatnio zbanowali na Twitchu, to Wardęga, nie? Wardęga, bo wiecie, Wardęga tam trochę pracuje i te wszystkie jego opinie są takie zawsze ukierunkowane w tym, żeby robić dobrze Fame MMA. I on stwierdził, że co ja gadam na tej ostatniej konferencji, że to Bąbel mnie wyzwał do walki, jak to przecież ja wyzywam Bąbla. Kłamstwo. Nigdy w życiu nie wyzwałem Bąbla do walki. Spójrzcie na Bąbla. Przecież ja bym w życiu osób takich, no nie będę, no nie chcę tego słowa używać, no takich Bąbli, no takich Bąbli bym w życiu nie uderzył, nie skrzywdził. Zobaczcie na Stanowskiego, no przecież ja bym go w życiu nie uderzył, no są osoby, których po prostu się z takich względów humanitarnych, no nie tyka, no. Ja Bąbla bym ze względów humanitarnych nigdy nie tyknął, no. Ale skoro Bąbel tak usilnie się odgrażał, przecież to Bąbel chciał mnie zastraszyć, no Bąbel wziął i ogłosił, że on przyjedzie i on mnie ze mną zrobi porządek w Częstochowie, no wiecie. Nie tacy mnie straszyli, nie tacy jechali do mnie, bo jak wiecie, z pewnością do Częstochowy jechał już Andrzej von Fajans, jechał już Proxa, zdjęcia mi jest z podróży, jak już jedzie, i jeszcze kilku innych też jechało. Nigdy żaden nie dojechał, więc mam nadzieję, że w końcu Bąbel dojedzie. 20 na niego czekam. I jaki będzie przebieg?
w łeb i po zabawie. No, nie wyobrażam sobie, żeby ta walka trwała dłużej niż paręnaście sekund. No. A ile nie dojechali, bo chyba w Częstochowie się zatrzymali. Ktoś może ma jeszcze pytanie? Czy obawia się pan, że z Bąblem będzie tak samo jak ze Stanowskim? Wiem o co pytasz, Wiesz co, może tak być, tylko że zmienia się miejsce, bo nie będę na Bąbla czekał przy stadionie Rakowa, jak czekałem na Stanowskiego, tylko będę czekał na niego w skaucie. Nie wiem, czy w ogóle właściciele o tym wiedzą, ale z drugiej strony no, sparing przecież zawsze można w klubie takim fitness odbyć. Więc będę czekał, a czy to się tak zakończy jak ze Stanowskim? No, czas pokaże. Już niedługo, 2,5 tygodnia zostało, do powiedzenia sprawdzam. A czy może pan nie chciałby tej walki z Bąbelem, bo nie wiadomo co tam było w tej galerii jurajskiej, niech pan lepiej się potem przebada, nie? Bo tam wiadomo co się może stać. Słuchaj, to jest wbrew pozorom bardzo, ale to bardzo mądre pytanie. Masz rację i ja ci powiem tak. Gdy walczymy na tych galach i to jest powód, i to jest przyczynek do tego, żeby... Patrz, ja się nad tym nie zastanowiłem, bo w oficjalnych walkach my musimy przedstawić badania na te wszystkie choroby, również zakaźne. I ja przyznaję ci rację, że ja o tym nie pomyślałem. Więc ja poproszę w tym miejscu, zaapeluję do Bąbla, aby takie badania wykonał. Ja też je teraz, ja wykonywałem je dzisiaj, bo będę walczył za 2 tygodnie, więc ja też proszę Bąbel, abyś takie badania wykonał, które są potrzebne do tego, żeby stanąć w oktagonie, pomimo tego, że będziemy walczyć w siłowni. Bardzo mądre i słuszna uwaga. 29 lipca będzie u nas odsłona, przyjdzie pani Helena Wondraczkowa i będzie tutaj dawać koncert. Chcemy też, poważnie? Tak, i chcemy też również pana zaprosić do tego, że pan przyjechał. A mogę być supportem? To tego naszego pana Janusza Jerzyny ze Szczecina. To już on będzie decydował. Tak, on będzie decydował, kogo tam ewentualnie wsadzić. Sądzę, że to nie będzie jakiś wielki problem. Słuchajcie, być supportem przed Heleną Wondraczkową to jest po prostu coś, o czym człowiek może tylko pomarzyć. Jeżeli do tego dojdzie, to Janusz Jarzyna ze Szczecina będzie milionerem. Bo jestem przekonany, że Polska wstrzyma oddech. Najman, Wondraczkowa na jednej scenie. Coś pięknego. Ja to widzę, w każdym razie ja to widzę. Też mi się tak wydaje. Ale wiecie co najfajniejsze? Że to nie jest żart. Bo to nie jest żart, bo to się naprawdę może wydarzyć. Bo wiadomo, ja jestem z młodszego pokolenia, więc to nie miałem okazji na przykład widzieć walki z Przemysławem Senetą na żywo. Ale bym chciał zapytać o pana ksywkę, L-testosteron. Jakby pan w skrócie wytłumaczyć, skąd ona się wzięła? Ja ci zaraz to wszystko powiem. Jest mi bardzo miło, że oprócz właśnie widzów w moich rocznikach pojawiło się mnóstwo was młodych tutaj. Jest mi naprawdę bardzo z tego powodu miło. Ja sobie też zdaję sprawę, że wśród właśnie waszego pokolenia mam wielu swoich kibiców. Doświadczam tego na Instagramie, serdecznie pozdrawiam wszystkich na live na Instagramie. Więc wyglądało to tak. Walka z Przemysławem Saletą, ta pierwsza na KSW 14, kiedy Przemysław Saleta no de facto zainkasował największe baty w swojej karierze, to ja już tam wychodziłem z takim pseudonimem. A pseudonim taki nadał mi, wtedy być może nieświadomie, dzisiaj pewnie by tego nie zrobił, Mateusz Borek. Podczas studia telewizyjnego po mojej walce z Milanem Becakiem, kiedy naprawdę mnie tam troszeczkę poniosły, ten Milan Becak to tak jakby wpadł w taką sieczkarnię, tak w taką wpadł. I on tam to sobie fruwał w tym ringu. Ta walka nie potrwała chyba dłużej niż 58 sekund. W tym razie był 3 razy na deskach. I Mateusz Borek w studio właśnie coś takiego powiedział, że Marcin Najman niczym L-testosteron, i później tworzyły się takie fora pierwsze bokserskie. I ktoś tam, nie pamiętam jak się ten człowiek nazywał, ale to jakiś mój fan był i założył takie konto L-testosteron i to się później tak rozniosło i tak było. Później jeszcze Rafał Jackiewicz dodał, że przez chwilę był King Kong.
ale jednak skończyło się na L-testosteron. I tak zostało, także tak, Mateusz Borek, chcąc, nie chcąc, jest twórcą mojego bokserskiego pseudonimu. Ktoś jeszcze jakieś pytanie ma? Jak ocenia pan wspinaczki górskie, ponieważ wiemy, że jest pan tutaj doświadczony w tych... Taternik. I czy mocno pomagają w redukcji oraz czy poleciłby je pan dla osób, które właśnie chciałyby schudnąć? Góry, Tatry, od tej takiej prawdziwej strony pokazał mi nie kto inny jak Andrzej Gołota. Andrzej Gołota, który przed pożegnalną swoją walką, którą mu zorganizowałem w Częstochowie, wybrał się na obóz do Zakopanego. Ja mu wtedy towarzyszyłem i on dopiero pokazał, bo ja jak wjeżdżałem do Zakopanego kiedyś, ja myślałem, że ten Giewont tam sobie stoi i tam może ktoś tam helikopterem kiedyś podleci, może nie podleci. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ludzie tam chodzą. I on dopiero pokazał mi te szlaki i do dzisiaj tak złapałem bakcyla, że po tych górach chodzę i staram się jak najwięcej tego czasu tam spędzać podczas przygotowań. Właśnie główny powód jest taki, że tam traci się wagę, chcąc nie chcąc, no bo taka trasa na Giewont i z powrotem, no to w lato około 5-6 godzin, zależy gdzie człowiek jest zlokalizowany w Zakopanem. Ja wszedłem w tym roku na Kasprowy. Było faktycznie duże zagrożenie lawinowe. Udało mi się na żadnej lawinie nie zjechać, ale widoki, jakie tam zobaczyłem na tym Kasprowym, już pod samym szczytem, no były po prostu przepiękne. Miałem piękną pogodę. Spotkałem dwóch snowboardzistów. Serdecznie ich pozdrawiam, z którymi na chwilę tam przysiedliśmy i oglądaliśmy, bo akurat był zamykany, był akurat wyciąg narciarski. Słuchajcie, to jest coś tak pięknego, te góry, że to się nie da opisać. Dlatego ja rozumiem wszystkich himalaistów, którzy pomimo tak ogromnego ryzyka wybierają się w te góry, bo to jest coś, czego nie da się wytłumaczyć. Natomiast jeśli chodzi o redukcję, tak typowo sportowo, góry są znakomite. I polecam wszystkim, bo przecież tutaj nie trzeba robić tego na czas. To nawet wędrówka taka, czy na Nosal, czy na Kopę Kondracką. No kto ile może, tak? No jak nie może wejść na Kopę, no to dojdzie do schroniska, tak? Na Halę Kondratową i wróci. Natomiast góry są po prostu piękne i wszystkim polecam polskie Tatry. Ktoś jeszcze ma? Na konferencji High League powiedział pan, że żeby podjąć się pojedynku z Dawidem Załęckim, walka z Jóźwiakiem musi pójść gładko. W takim razie, czy uważa pan, że Dawid Załęcki jest jakby na wyższym poziomie MMA od pana? Na dzisiaj myślę tak, bo ja to też tłumaczyłem na konferencji. Kaniowski, bo oglądaliście konferencję, tak? Kaniowski czasami zadaje pytania, tylko w ogóle nie słucha odpowiedzi. I on sobie tak sam zadaje pytania, nie interesuje go, kto coś powiedział, on dalej zadaje te pytania i on zadał takie pytanie właśnie odnośnie Dawida Załęckiego i ja starałem mu się wytłumaczyć, że moje doświadczenie, czyli 20, niedługo 6 lat, wcale nie jest żadnym atutem i handicapem, bo tyle lat uprawiania sportu, nieważne czy kiedyś oczywiście w dużo bardziej zawodowym zakresie, natomiast to wyniszcza. Ja przeszedłem już 4 operacje i nigdy już nie doprowadzę swojego ciała do takiego stanu, który bym chciał po prostu mieć w przygotowaniu. Bo to też nie była moja propozycja, żeby, bo jasno to Dawid Załęcki takie niby pół żartem, niby pół serio zaproponował, natomiast ten temat został podjęty, więc ja jeżeli przejadę się gładko po Jóźwiaku, jeżeli ten mój plan na Jóźwiaka wypali tak jak trzeba i zobaczę, że to jeszcze wszystko funkcjonuje i może działać, to ja się oczywiście na Dawida przygotuję bardzo solidnie, bo on jest człowiekiem, który jest ani niewyboksowany, nie rozbity, natomiast no, ja podziwiam, bo on jednak jest starszy ode mnie, no sylwetę widzieliście, no, on ma najlepszą sylwetę z tych wszystkich zawodników, no weźcie Bąbla postawcie, młody gówniarz i Dawida Załęckiego. No to przecież to jest tak, jakbyście postawili kogoś niepełnosprawnego, Z takim gościem, który po prostu trenuje, tak? No i chodzi o to, że Bąbel musi zrobić coś z tą wagą. Bo ja wam powiem, tutaj nie chodzi o to, żeby się śmiać.
to jest nadciśnienie, to są choroby serca, to są, to jest coś, ja będę wchodził Bąblowi na ambicje, nie dlatego, że się chcę z niego śmiać, tylko dlatego, żeby mu uratować zdrowie. To jest, przecież to jest młody chłopak, ile on ma lat? 20 kilka lat ma, tak? No i widzieliście tą klatkę? No przecież on wszedł do klatki miejsca, już nie było dla drugiej osoby. To przecież to są rzeczy naprawdę, no ja apeluję do Bąbla, nie dla Bąbel, ty se możesz być gruby jaki chcesz, to jest każdego sprawa, dla zdrowia. No nie może chłopak 20-paroletni tak wyglądać, człowieku, no przecież nadciśnienie, cukrzyca i choroby wieńcowe już wiszą nad jego głową. Trzeba się wziąć za siebie. W każdym bądź razie, reasumując, bo już wypadłem z tego pytania. Aha, o Dawida Załęckiego pytać. No to Dawid Załęcki jest jakby takim naprzeciwbiegłym biegunie. Facet, który ma 40 chyba 6-7 lat, pokazuje jak zachować super sylwetkę sportową, a do tego on się świetnie w klatce prezentuje. No to jest niebywałe. Facet, który nie ma żadnej kariery z takiej zawodniczej, no a świetnie się prezentuje, więc na dzisiaj uważam tak, że na dzisiaj on jest w dużo lepszej pozycji, jeśli chodzi o MMA ode mnie. Natomiast ja podjąłbym takie wyzwanie, musiałbym wtedy zoperować lewy bark, ale to wszystko jest do zrobienia. Jeżeli się przejadę po Jóźwiaku, wyzwanie przyjmuję, powtarzam, nie ja je wystosowałem, natomiast z wielkiego szacunku do Dawida, właśnie dlatego, że tak się prezentuje, to wyzwanie przyjmę. A jutro jest dyskoteka z Neymarem. Jaką pan atrakcję jeszcze chce wziąć i zaserwować uczestnikom tego miejsca? Zatańczę bez koszulki. I jeszcze jakieś pytania o polityczność do końca? Jeszcze mam. Ja mam pytanie, czy po tym czasie, w jakim pan już jest w tym świecie MMA, miałby pan szansę wygrać z Trypsonem? Wiesz co, no musiałbym się też dobrze przygotować do tego. Akurat nie chcę, żeby to wyglądało, że się tłumaczę, okej? Okay? Wygrał ze mną, nie ma tematu. Ograł mnie jak dzieciaka, bo w ogóle nie podjął walki w stójce, obalił mnie, ja wtedy tego nie wiem, kurdelebele, jak to, no przecież mieliśmy się naparzać tu. Ja dopiero po tej walce zrozumiałem, że aby jeszcze wychodzić do tej klatki, ja się muszę czegoś po prostu tego MMA nauczyć, no bo to nie może, to się wszystkim bokserom tak wydaje, że on wyjdzie, o, najlepszy przykład, Andrzej Fonfaja. On uważa, że on świetnie boksuje i że on sobie z każdym poradzi, bo on jest dobry boksersko. A ja wam gwarantuję, że każdy średniak w MMA, średniak, gdzie tam mocy to by go przez zawinął w supełek, ale każdy średniak obala go tak jak mnie Trypson i go kończy w parterze. Ja po walce z Trypsonem rozpocząłem pracę, ponad półtora roku trenowaliśmy z Damianem Hryczykiem. On mnie bardzo dużo nauczył, przede wszystkim jeśli chodzi o obalenia, jeśli chodzi o kontrolę w parterze i o obronę obaleń. I później tak, wiadomo, że ci rywale później się moi nie byli tacy mocni, ale zobacz. Obaliłem tego bonusa, obroniłem obalenie. To nie było to, że mi się coś tam udało, tylko to było wszystko jakby książkowo zrobione. Lew chyba trzykrotnie próbował mnie obalić, łącznie z tym, że chciał mnie w konia zrobić, przybić piątkę i poszedł po nogi. Obroniłem 3 obalenia. Jakby ta walka dała mi motywację do tego, żeby to MMA zacząć trenować. I ja dzisiaj trochę bazuję na tym, co wyszkoliłem z Damianem Herczykiem. I dzisiaj na pewno, wracając do twojego pytania, na pewno bym się trypale nie dał tego balić jak wtedy. Była mowa o Rolling Stonesach, ponieważ wiem, że jesteś fanem, tak. Zostałeś członkiem klubu Rolling Stones, a jednocześnie, ponieważ i masz tu i występować, śpiewać, polubiłeś Szczecin, jak mówiłeś, częściej będziesz chyba zostałeś członkiem Stowarzyszenia Sorrento. No słuchajcie, jest mi bardzo miło, zobaczcie. Klub Sorrento i Rolling Stones, czy można chcieć więcej?